W tym roku ósmoklasiści z terenu powiatu kozienickiego mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 23 kwietnia, kiedy to w placówce zorganizowany został dzień otwarty. Przygotowaliśmy i proponujemy 4 klasy z rozszerzeniami następujących przedmiotów. Jest to biologia i chemia, matematyka, geografia, geografia, język angielski, a także klasa humanistyczna, język polski, historia. W każdej z tych klas proponujemy rozszerzenie języka angielskiego. Drugim językiem obcym będzie u nas język niemiecki lub język włoski do dowolnego wyboru przez kandydatów. Jak co roku, dzień ten obfitował w ciekawe propozycje, którymi uczniowie Zielonego Liceum zachęcali młodszych kolegów do wstąpienia w jego szeregi. Przygotowaliśmy wiele atrakcji. W każdej sali lekcyjnej odbywają się dzisiaj różnego rodzaju pokazy, warsztaty, także tańce, fragmenty lekcji. Można porozmawiać z nauczycielami, można porozmawiać z wychowawcami, a także z naszymi uczniami, którzy dzisiaj licznie zgromadzili się w naszej szkole, aby przyjąć swoich młodszych kolegów. Ósmoklasiści mogli wziąć udział w licznych quizach matematycznym, z języka polskiego, języków obcych, z geografii, w konkursach oraz doświadczeniach fizycznych, chemicznych czy biologicznych. Nie zabrakło również prezentacji geograficznej dotyczącej minerałów. Zainteresowani w sali historycznej mogli obejrzeć wystawę przedmiotów związanych z okresem PRL-u. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. W naszej szkole jest bardzo miła atmosfera. Proponujemy wysoki poziom nauczania, przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, bardzo dobre wyposażenie naszego liceum, kadra pedagogiczna wysoko wykwalifikowana. Także serdecznie zapraszam wszystkich absolwentów szkół podstawowych do naszej szkoły. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do pierwszego liceum ogólnokształcącego znajdują się na stronie internetowej placówki.